Witam. Dziś pokażę Wam procedurę, jak w kopiarce Ricoh Officio SPC 252 SF wyjąć wałki w zespole grzejnym, czyli jak zregenerować fuser unit. Przede wszystkim należy go rozpołowić. Czyli odkręcamy śruby zabezpieczające. Zdjętą pokrywę. Dalej potrzebny jest nam inny śrubokręt. Luzujemy dociąg zespołu. W tym momencie możemy go już prawie rozłożyć na pół. Zdejmujemy zableczki zabezpieczające. Tak, żeby można było poruszyć prowadnicami. Dobra, prowadnice już będą chciały wyjść. Dobra, z tej strony jest rozebrane, teraz z drugiej strony musimy zdjąć kolejną prowadnicę. Ok, w tym momencie możemy już swobodnie wyjmować wałek. No chodź, dobra. To jest nasz wałek dociskowy. A pod spodem jest wałek grzejny, który jest w stanie agonalnym. Zdejmujemy tylną obudowę. No dobrze. Tutaj jakieś kabelki trzymają. Trzeba je ułożyć. No dobrze. Luzujemy wtyczkę. I mamy na wierzchu wałek. Zdejmujemy mocowania lamp. Lewa i prawa. Teraz możemy wyjąć, zaraz będziemy mogli wyjąć lampę grzejną z wałka, tylko trzeba ją jeszcze rozłączyć. Ok. Kable są poprowadzone.
Teraz można wyjąć lampę. I teraz możemy przystąpić do wymiany wałka. Do tego są potrzebne szczypce zegara. Jak ktoś nie ma, to nie wiem. Musi sobie kupić. Zdejmuje się zawleczkę. Zdejmuje się kółeczko. Z drugiej strony jest sytuacja identyczna. Zawleczka. Łożyska. Jeszcze tutaj też trzeba zdjąć łożysko. I w tym momencie możemy wymienić wałek. To jest wałek grzejny, który najczęściej ulega awariom. Schodzi z niego guma, tak jak widać. Nic nie da się na to poradzić. Na separatorach gromadzi się brud. Jeżeli są one nieczyszczone, a z reguły nie są, no to wałek się zahacza i wygląda w ten sposób. Kolejnym mankamentem tej maszyny są jeszcze termistory, warto je czyścić. Tu jest jeden termistor, tu drugi, to jest termostat. Termistory czasem też wymagają wymiany. No a tu jest sprawa o wiele prostsza. Termistory są na jednej śrubce, jeżeli zdejmiemy dolną obudowę. To jest komplet separatorów. Termistorów. Super.
Thank you.